Chciałbym złożyć wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad, o złożenie wyjaśnień przez przewodniczącą komisji oraz wiceprzewodniczącą Annę Marię Żukowską w zakresie pobieranych diet w Krajowej Radzie Sądownictwa z uwagi na fakt, przez ostatnie lata panie kwestionowały mocowanie konstytucyjnej Krajowej Rady Sądownictwa. Informuję, sama Krajowa Rada w ostatnim miesiącu pobrały panie bardzo wysokie kwoty wynikające z diet w pracy w Krajowej Radzie Sądownictwa, o ile przepisy ustawowe obowiązujące od kilkunastu lat są jasne. Prawnienie pani do uzyskiwania tych diet z uwagi na wykonywanie obowiązków członków Krajowej Rady Sądownictwa nie ulegają wątpliwości, niemniej konsekwencja pań stanowisk, jeśli chodzi o możliwość działania Krajowej Rady Sądownictwa, budzi wątpliwości, ponieważ zgodnie z tym, co panie dotychczas twierdziły, uzyskane diety przez panie w tym trybie jest raczej bezprawne. Z tego powodu, że jeśli Krajowa Rada Sądownictwa nie jest ukonstytuowana, to nie może podejmować żadnych decyzji, a zatem nie może normalnie funkcjonować. A panie pracowały jak gdyby nigdy nic w Krajowej Radzie Sądownictwa, pobierały diety. Wydaje mi się, że takie gasiukowe bym to nazwał.